Olga Mielnikiewicz z Polskiej Akcji Humanitarnej, pracuję w dziale edukacji. Polska Akcja Humanitarna to organizacja, która z garstki zapaleńców przekształciła się dziś w dość dużą organizację, zatrudniającą ponad 70 osób i posiadającej biura w Sudanie Południowym, w Somalii, w Autonomii Palestyńskiej. Przez 20 lat naszej pracy pomogliśmy w ponad 40 krajach mieszkańcom poszkodowanym w katastrofach naturalnych i w konfliktach. I opowiem Państwu właśnie o naszej pracy, o tym, jak są podejmowane decyzje, gdzie nasza organizacja się zaangażuje. Dlaczego akurat w Sudanie Południowym, a nie na Filipinach? Dlaczego w Japonii albo w Stanach Zjednoczonych? Jak pracujemy na misjach? Jak wyglądają nasze projekty? Jak prowadzić skuteczną pomoc, aby ona miała ręce i nogi, aby była sensowna i długotrwała? Jak robić to tak, aby jej efekty pozostały jak najdłużej i pomagały mieszkańcom tamtych krajów. Opowiem też o pracy pracownika humanitarnego, z jakimi problemami borykamy się na misjach, z jakimi problemami borykają się nasi pracownicy, nasi współpracownicy i beneficjenci. Jak wygląda życie w krajach globalnego południa, tam gdzie pracujemy. Drugim takim naszym bardzo ważnym filarem działalności jest edukacja. Edukacja, która również towarzyszy nam od prawie 20 lat. Takim pierwszym aktem edukacji humanitarnej w 1993 roku było to, że polscy uczniowie i uczennice z polskich szkół przynieśli po kilogramie ryżu dla ofiar konfliktu zbrojnego w Jugosławii. Tak właśnie od tamtej pory chcemy, aby wyglądał zaangażowany obywatel wrażliwy na potrzeby innych krajów. Opowiem też w takim razie, jak przez te 20 lat prowadziliśmy działalność edukacyjną. Jak współpracuje się z uczniami, uczennicami, aby kształtować ich postawy wrażliwości na świat. Aby widzieli coś więcej oprócz czubka własnego nosa. Aby byli świadomymi obywatelami, świadomymi powiązań między wszystkimi krajami na całym świecie. Świadomymi właśnie od tego, że zależą od większości świata. Ale też jak starać się rozmawiać z młodzieżą, aby właśnie czynić ich nieobojętnymi na los innych ludzi.